Witam Państwa w kolejnym programie Nasze Sprawy. Państwa gościem, moim również w dniu dzisiejszym, jest burmistrz Łasku, pan Gabriel Szkodlarek. Dzień dobry, panie burmistrzu. Witam pana redaktora, witam państwa. Panie burmistrzu, to co się dzieje w tej chwili z gospodarką, to wszyscy wiemy. I inflacja i nie tylko. Niestety na terenie gmin w całej Polsce są likwidowane mniejsze i większe zakłady pracy. Miejmy nadzieję, że to wszystko się wkrótce odwróci. Miejmy nadzieję, że tak będzie, ale życie się toczy. Pewne rzeczy trzeba realizować dla dobra mieszkańców, dla dobra gminy Łask. Ten rok w sumie, patrząc na kwoty i na środki, jakie angażowaliście w inwestycje, nie był wcale taki zły. Przy okazji jubileuszu 600-lecia to wszystko się pięknie łączy. Może zacznijmy dzisiejsze nasze spotkanie właśnie od inwestycji. Proszę Państwa, kiedy lat temu, kilkanaście, zostawałem burmistrzem, marzyłem sobie, aby wszystkie sołectwa dookoła Łasku położone skanalizować, ponieważ uważam, że w dzisiejszych czasach kanalizacja powinna być normą. Oczywiście nie we wszystkich obszarach jest to możliwe. Przy słabym zaludnieniu kanalizacja taka sieciowa by się nie sprawdziła, ale taki zamiar miałem i chyba to przynajmniej w dużej części uda się to zadanie wykonać, ponieważ kilka sołectw tych dużych, jak Orchów, Wiewiórczyn, są już całkowicie skanalizowane. Jest w dużej części zaangażowana kanalizacja w Gorczynie, gdzie nie ma roku, żebyśmy kolejnych odcinków nie budowali. W tym roku wybudowaliśmy tam ponad 3 km kanalizacji, jednocześnie dokumentacja zrobiona na kolejne odcinki, 5,5 km łącznie. Także to realizujemy. Drugim takim mojem, kiedy już okazało się, że jednak nie będę tylko jedną kadencję, tylko trochę dłużej, to moim takim marzeniem było, aby wszyscy zostali mieszkańcy naszej gminy jednakotokowo potraktowani, zarówno miasto, jak i sołectwa. Proszę pamiętać, że my sołectw w gminie Łask mamy aż 31. I żeby w każdym sołectwie w tym czasie wybudować przynajmniej jeden odcinek drogi. Oczywiście znów tych większych powstały 3-4 odcinki drogi, jak Wronowice, jak Wiewiórczyn, Orchów. Natomiast te mniejsze sołectwa, żeby chociaż po jednym odcinku dróg otrzymały. I w tym roku to ten zamiar także jest zrealizowany, ponieważ ostatnie sołectwa, które nie miały do tej pory dróg przez gminę budowanych, kolejne odcinki wybudowały i tutaj zostały wybudowane. I tutaj mam na myśli Rębów, gdzie do tej pory to jest najmniejsze nasze sołectwo, 60 kilka osób. Następnie także Wrzeszczewice Nowe. To są sołectwa, których do tej pory nie budowaliśmy dróg, natomiast one zostały wybudowane. Chcę powiedzieć, że łącznie w tym roku wybudowaliśmy tych dróg ponad 5,5 km. Natomiast także muszę powiedzieć o Łasku. Budowaliśmy w Łasku kanalizację w ulicy Chabrowej, wodociąg w ulicy Chabrowej budowaliśmy. Dalej powstały przez jednych krytykowane, przez drugich chwalone te przejścia dla pieszych, takie podwyższone, czyli tutaj plac 11 listopada, następnie ulica Żeromskiego, tutaj na Przylesiu, bo jesteśmy na osiedlu tak, Przylesie. Tak, tak. Na Przylesiu także te dwa przejścia są wykonane. Oczywiście mam nadzieję, że one poprawią bezpieczeństwo, zwłaszcza dzieci, bo przecież tutaj na Przylesiu niedaleko jest szkoła i dzieci tymi drogami, tymi chodnikami się przemieszczają. Także takie trochę innego typu zadania, jak kapitalny remont Domu Ludowego w Łopatkach. Też on powstał. Ten budynek został kompleksowo wyremontowany. Przez jednych znów krytykowany, inni łącznie jakby się zliczyło, to pewnie więcej jak 1000 zdjęć zostało wykonanych. Mam na myśli ten jubileuszowy pomnik prymasa Jana Łaskiego, kanclerza Wielkiego Koronnego. To niewątpliwie w historii Łasku najwybitniejsza postać w całym ponad 1000-leciu naszej ojczyzny. Przyszły rok, proszę Państwa, zapowiada się bardzo, bardzo ciężko. Chyba tak trudnego roku nie było. Ale pewne inwestycje musimy realizować, dlatego że otrzymaliśmy z Polskiego Ładu, czyli od państwa, dofinansowanie na drogi Andersa, Wiosenną, Polną oraz dwie drogi Woliłaskiej, tak, ale tam inwestycja będzie wykonywana kompleksowo. Nie tylko nawierzchnia, ale także cała infrastruktura podziemna,
czyli nawet kanalizacja deszczowa będzie wykonywana. Także no jest to bardzo droga inwestycja. Kilkakrotnie tam kosztorysy się zmieniały, one ciągle oczywiście rosły, bo wiemy, że jest inflacja, o której pan redaktor wspominał. Początkowo te drogi miały kosztować, jak zakładaliśmy, 12 milionów, później to okazało się, że trzeba podnieść do 15 milionów. Natomiast ostatecznie przetarg wyszedł, najtańsza oferta, ofert zresztą było niewiele, bo tylko dwie, najtańsza oferta to 17 milionów 700. 10 prawie milionów, tam dokładnie 9 milionów 900 tysięcy otrzymujemy właśnie z tego dofinansowania z Polskiego Ładu, natomiast resztę musimy zabezpieczyć sami z własnych środków. No ale proszę Państwa, jeżeli ktoś daje prawie 10 milionów przy inwestycji ponad 17 milionów, no to trzeba zrobić wszystko, żeby to realizować, bo czasów łatwiejszych moim zdaniem nie będzie. A rzeczywiście naprawdę wykonamy inwestycję, którą gdyby gmina sama miała realizować, to podejrzewam, że 4-5 lat by to potrwało. To w ciągu, tu chcę podkreślić, 17 miesięcy od podpisania umowy, a umowa została podpisana w dniu wczorajszym. Czyli proszę odliczać, jak termin nie będzie zachowany, będzie ponosił za to odpowiedzialność oczywiście wykonawca. Inna ważna inwestycja, którą musieliśmy wpisać, także znacząco dofinansowana, bo prawie 6,5 miliona, przepraszam, nawet nieco ponad 6,5 miliona, to jest kompleksowa wymiana oświetlenia w całej naszej gminie, także w mieście. I cieszę się, bo drugi raz za mnie będzie oświetlenie wymieniane. Jakieś 8-10 lat temu przeszliśmy z oświetlenia rtęciowego na oświetlenie sodowe. W tej chwili będziemy przechodzić z oświetlenia sodowego na oświetlenie LED-owe. I to powinno dać nam oszczędności w skali roku około 63%. Przeliczając na gotówkę, to jest ponad 800 tysięcy oszczędności, więc musimy to wykonywać. Są także inne inwestycje, które wynikają z wieloletniej prognozy finansowej. Część została wpisanych do budżetu tegorocznego, część nie. Zobaczymy, jeżeli sytuacja będzie na tyle dobra, lepsza niż się zapowiada w tej chwili, to oczywiście one będą realizowane. Jeżeli nie, niestety będą musiały poczekać. Jasne. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja w roku przyszłym ulegnie mimo wszystko w jakiś sposób wcześniej czy później poprawie. Druga sprawa, która spędza sens powiek szczególnie właścicielom nieruchomości, nie tylko tym, którzy tam mają w miejscach własne domy, grunty, pola uprawne, tak, to kolej dużych prędkości. Może nie tyle centralny port komunikacyjny, bo to jedno z drugiego wynika, ale kolej dużych prędkości. U Państwa również odbywały się spotkania informacyjne, konsultacje. Na jakim to jest etapie, Pana zdaniem, Panie Burmistrzu? Jakie wnioski z tego płyną na przyszłość? Uczestniczyłem aktywnie w tych spotkaniach, ponieważ jak to obecnie dzisiaj jest rzeczą normalną, jest zaprezentowanych kilka wersji. Jedna z tych wersji była bardzo mocno krytykowana przez wielu mieszkańców naszej gminy, zwłaszcza mieszkańców Bałucza, bo tam to, co zaplanowano, co przewidywano, to wręcz przez środek posesji ta linia miała przebiegać. Tak. Musimy pamiętać, że to są bardzo duże prędkości, jak sama nazwa mówi, w związku z czym te łuki muszą być bardzo łagodne, bo inaczej by doszło do katastrofy. W związku z czym nie zawsze tą kolej można tak zaprojektować, przebieg tej linii, jak by się chciało. Trzeba po prostu brać pod uwagę wymagania tego rodzaju inwestycji, właściwie tego rodzaju pociągów. Zaproponowano ostatnio wariant dla nas najkorzystniejszy, czyli idzie to w północnej części gminy, przez lasy w okolicach sołectwa Remiszew, ale to jest niewielkie sołectwo i tak nie będzie budowa tej kolei dokuczliwa. Ostatecznie to, co nam zaproponowano, to rozwiązanie najlepsze z proponowanych. Ponieważ wywołał Pan temat tutaj tego, że żyje nam się coraz drożej, Panie Burmistrzu, bo taka jest prawda, tak niestety. Tak, wszyscy to widzimy. Pan jako gospodarz gminy musi się zatroszczyć o placówki podległe i nie tylko o funkcjonowanie, już pomijam funkcjonowanie urzędu, ale macie mnóstwo podległych placówek, przedszkoli, żłobków. No ponad 20. No właśnie. Chciałem się zapytać, jak wygląda kwestia bezpieczeństwa energetycznego. Jak wygląda kwestia ciepła, między innymi energii elektrycznej? Czy macie, że tak powiem, odpowiednią ilość zgromadzonego paliwa stałego i nie tylko, czy to gazu, żeby rodzice i
mieszkańcy nie musieli się obawiać o to, że coś może nie zagrać. Panie redaktorze, proszę Państwa, no, temat prądu jest tematem bardzo trudnym. Już myślę, że ta sytuacja z energią elektryczną się stabilizuje. Dzisiaj według naszych wyliczeń o ponad 40% energia elektryczna będzie droższa niż w roku mijającym, a niestety przecież nie wyłączymy. Ja wprawdzie ostatnio otrzymałem bardzo ciekawe pismo od jednego z mieszkańców naszego miasta, który właśnie napisał bardzo ładnie, że ośmiela się zabrać głos, ale jednak uważa, że powinien jako mieszkaniec. No, skrytykował nas, że światła są niewyłączane, lampy uliczne, już to się dzieje. Też moją ambicją było, żeby już tej decyzji nie podejmować. To też trzeba rozważyć. Kwestie bezpieczeństwa są też istotne. Tak, dlatego trochę inne godziny wyznaczyliśmy niż wszyscy inni, zaraz powiem jakie. Natomiast niestety doszliśmy do muru i musimy te lampy zacząć wyłączać. I ten mieszkaniec podniósł, że dlaczego się palą, to jest nikomu w nocy niepotrzebne, koszty ogromne. Generalnie wiele osób to rozumie i samo oczekuje tych działań oszczędnościowych. Tak. Pytał pan redaktor, jeszcze będę kontynuował swoją wypowiedź o ogrzewanie. Tak. No, nasza spółka zapobiegliwa, bardzo jej zarząd, ma zgromadzony węgiel już jeszcze w miesiącach letnich, zanim się kryzys rozpoczął, na cały bieżący sezon grzewczy. Więc i to tam, jest jak bardzo państwo dobra wiedzą, informacja. Tak, jak państwo wiedzą, my mamy część kotłowni nadal na węgiel, część na gaz. Takie hybrydy. Tak, przy czym to jest też duży postęp, ponieważ w miesiącach letnich, kiedy się nie ogrzewa, wiosennych, jesiennych, wczesno jesiennych, kiedy nie ma ogrzewania, tylko grzeje się ciepłą wodę, to my już jedziemy tymi źródłami ciepłoekologicznymi. Natomiast zimą nadal jest używany węgiel i są dostateczne ilości węgla. Także jeżeli zima będzie łagodna, to być może jeszcze pozostanie jakiś zapas na kolejny sezon grzewczy. Natomiast inaczej jest z gazem, bo umowa na gaz była tak, zresztą były zawierane te umowy, do końca roku bieżącego. Co będzie w roku przyszłym, zobaczymy, ale niestety tam, gdzie jest gaz, trzeba się będzie liczyć z jakąś tam że taniej nie będzie. Przy okazji tego węgla dopytam jeszcze o to, że jest ta ustawa z 27 października o zakupie preferencyjnym paliw stałych. Samorządy są zobligowane jak gdyby do sprzedaży i dystrybuowania węgla po cenach preferencyjnych dla osób i gospodarstw domowych uprawnionych, prawda? I tak powiem szczerze, że co samorząd, to troszeczkę inaczej, że tak powiem, to realizuje, chociaż zgodnie z ustawą, prawda? I co ciekawe, że w tych miejscowościach, w których rozmawiam z mieszkańcami, wielu jeszcze nie wie do końca, jak postępować. W kilku słowach algorytm taki, żeby pomóc tym, którzy po ten może internet zacznę od spojrzenia na zegarek. Króciutko. Za 10 minut mam spotkanie właśnie z przedstawicielami składów węglowych, gdzie będziemy nadal pewne szczegóły ustalać. Proszę Państwa, jest dobra wiadomość, to warto podkreślić, ponieważ ten węgiel z zagranicy jest bardzo różnie oceniany. Są czasami skrajnie negatywne opinie. Nie wypowiadam się, nie wiem. Zresztą też nie sądzę, żeby będziecie ludzie mieli, odpowiedzialni. Będziecie mieli, to ocenicie. Prawda? Jakim jest? Tego nie będziemy mieli na szczęście, ale zaraz dojdę do szczegółów. W związku z czym, no, podobne jest różnej jakości. Natomiast wedle naszych informacji Polska została podzielona, i zresztą jest to logiczne, na dwie części. Część południową i część północną. My jesteśmy w części południowej. No, trudno, żeby Katowice woziły węgiel, to już taki skrajny przykład, z portów, a z Katowic był wożony do portu. W związku z czym południowa część Polski jest zaopatrywana przez polskie kopalnie, natomiast północna część właśnie z portów. I tam mówi się, że w portach ten węgiel różne jest gorszy, ale ja zastrzegam, ja nie znam się na tym, nie wypowiadam się, natomiast każdy z Państwa zapewne z taką opinią się spotkał. Jak powiedziałem, dziś się spotykamy. Czy ten wniosek można złożyć, tak, do Państwa? Tak, oczywiście. Ile, Panie Burmistrzu, tych wniosków już do tej pory mieszkańcy złożyli? Na dzień dzisiejszy jest około 800. Oczywiście ta ilość ciągle przybywa. Natomiast my jeszcze, co ważne, chcemy tak tę działalność naszą prowadzić, żeby zaangażować wszystkie składy, bo my przecież wag nie mamy, my samochodów nie mamy, my nawet nie mamy, bo to, co ma, właśnie to PES dzierżawi skład od spółdzielni mieszkaniowej. My nie jesteśmy w to wyposażeni, to jest na składach, w związku z czym zresztą jest tak zwany kwalifikowany dostawca węgla, jeden ze składów, to jest konkretnie, nie jest to tajemnicą,
skład z kolumny został wyznaczony przez państwo jako ten kwalifikowany dostawca węgla i my chcemy włączyć pozostałe składy, bo przecież jeżeli ci ludzie nie będą mieli pracy, tam nie ma węgla na tych składach w tej chwili. Byłem, jeździłem, oglądałem, jeżeli są, to są śladowe ilości. No więc firma się nie utrzyma, w związku z czym chcemy im dać pracę, żeby każdy z tych składów tutaj z ulicy Kolejowej także dostawał do zaopatrzenia mieszkańców odpowiednią ilość, żeby no, mógł ten trudny czas przetrwać. Co będzie dla nich trudno powiedzieć. Ja tylko dodam, że do końca tego roku można nabyć i złożyć wniosek na 1,5 tony tego węgla. Tak, to ważne. Po nowym roku można złożyć na kolejne 1,5 tony. Tak. Ale najważniejsze chyba jest to, że jak państwo nie zdążycie złożyć w tym roku, to można złożyć te papiery i te 3 tony jako takie w roku przyszłym po prostu po cenie preferencyjnej nie przepadną. I tutaj w tym... I to chyba będzie, proszę państwa, dość częsty przypadek, dlatego że przecież my dzisiaj mamy 17 listopada. Do końca roku już niewiele dni zostało. Czy my jesteśmy w stanie zaopatrzyć te być może kilka tysięcy, mówię być może, bo ludzie ciągle wnioski składają, trudno powiedzieć, tak, ile tych wniosków będzie. Logistycznie to trudne. Tacy, którzy rezygnują, ale żeby tych wszystkich mieszkańców zaopatrzyć, czy zdążymy do końca roku. Powiem szczerze, już dzisiaj wątpię. Najważniejsze, żeby ci, którzy rzeczywiście tego węgla nie mają, byli zaopatrzeni, żeby nie marzli, bo to jest podstawa. Bo byłby to drama. Sporo dzisiaj dobrych informacji w tej części inwestycyjnej, sporo też informacji takich trochę niepokojących, ale nie chciałbym tego programu tak dzisiaj zakończyć. 11 grudnia, miejmy nadzieję, że łaskowianie będą mieli chwilę oddechu na placu 11 listopada, tradycyjnie jarmark świąteczny. Boże Narodzenie, jak państwo widzą, w marketach, w wielu sklepach już jest. No, to już od dłuższego czasu, prawda? No właśnie. Tak. My już kolejny raz organizujemy, bo to rzeczywiście się sprawdza, ludzie przychodzą, sprzedawcy mogą też, mają okazję, żeby coś sprzedać. Natomiast generalnie jest taka atmosfera świąteczna w samym centrum miasta. To się dobrze przyjęło i dlatego właśnie chcemy to realizować. Myślę, że przede wszystkim ku zadowoleniu, radości dzieci, ale także zadowoleniu starszych mieszkańców naszego miasta, naszej gminy. Wiem, że pan burmistrz najbardziej się cieszy, że tyle ludzi przychodzi, że chce się spotykać, chce w tych trudnych czasach chwilę. Dzięki wam również odpocząć. I tutaj stawiamy kropkę. Tym miłym akcentem kończymy dzisiejsze spotkanie. Ja tylko powiem, że w grudniu na pewno będziemy rozmawiali z panem burmistrzem na temat planu budżetu na rok 2023 i mam nadzieję, że mimo wszystko w przyszłym roku będziemy mieli również dla państwa dobre informacje. Państwa i moim gościem w programie Nasze Sprawy był burmistrz Łasku, pan Gabriel Szkudlarek. Dziękuję bardzo państwu za uwagę, a panu za udział w dzisiejszym programie. Dziękuję panu redaktorowi, dziękuję państwu.